Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry, dzień dobry. Ja i moja kawa od męża z uśmiechem jak z piły. Się witamy. Dzień dobry, piesku. Dzień dobry, małżu. Ale te żarcie to było po prostu niesamowite. Idź już w cholerę! Już dosyć, ileż można? Chciałem, żebyś mnie znowu celowo to zrobił. Teraz celowo zrobił. A ja, dzień dobry, myślę, że zaraz póki mój mąż jest, żebym się bardzo nie denerwowała, zacznę robić coś, co miałam zamiar robić wczoraj. Aczkolwiek robię obiad. A co masz robić wczoraj, to co masz robić wczoraj? Ty nie wiesz. Co ty zrobić jeszcze? Ty nie wiesz i się nie dowiesz. Nie wiem w sumie, jak to wygląda, już to dawno temu kupiłam, nie wiem jak to będzie wyglądało i mało tego, nie mam na to rzeczy, ale chciałabym to postawić i zobaczyć, czy się nam spodoba. Coś ty kupiła znowu? Dawno temu, rok temu to ponad kupiłam. Ty możesz teraz mnie kłamać, ile wlezie. Wejdź na mojego Amazona i zobacz wooden shelf for flowers, pamiętasz? Ale ja dzisiaj nie mam... Ale to ja będę robiła, powiedziałam, póki ty jesteś. Co? A po to wkrętarkę wczoraj chciałaś, tak? Tak. I co ty wkrętarką chcesz? Śrubkę w ścianę wkręcić? W jaką ścianę? A to trzeba złożyć, tak? Tak. Oj, chcę to zobaczyć. Uj, jak. Dobra, to ja będę wkręcała, ty skończysz obiad. Ale będzie urwał. Ziemniaki już się gotują, najważniejsze, że termomik się też zrobił. Teraz, bo patrzcie, ja zaraz muszę. Wiecie, jaki to jest leser pierdzielony? Powiedziałaś, kochanie mój mężu wspaniały. Yeah. Dałaś mi kawę dla najwspanialszego męża na ten... I starszy tych dobroci! I zbiłem z wrażenia. No, moją szklankę piękną. I powinnaś mi jeszcze obiadek. No to, za zbicie szklanki robię ci obiadek. Za pół godziny jadę do pracy. No. Za godzinę, tyle serku! Nie za godzinę, bo za pół godziny... Za godzinę! Idź do kuchni, rób obiad szybciutko. Tak. W podskokach. Pierwszy napije kawki. A co? Będzie. Powiem ci szczerze, bo to taka nie powinna być półka duża na kwiaty, ale to leciutkie. Dzień. A coś tu się tak dziwnie rusza. Dzień. Chodź, ci wkręcę kolczyka w ucho. Dzień. Ale to ma moc, co? Radio? 18 V. Takie, ale nie, w porównaniu do tego to ma wielką moc. O nie! Zobacz, tu będzie akurat w sam raz, bo światło cały czas tu leci. Ale ta półka pod tą półkę? O, baby! Aj, to może. Ty byś chciał za dużo wiedzieć. Jak zrobisz... No masz. Co? No masz. A? No masz. Co no masz? Jak się mówi no masz? No masz. Tak. I co to znaczy? Inaczej. Oglądaliśmy fajny film, a to z tego filmu wziąłeś, tak? Tak. Oglądaliśmy super film, moi drodzy. Jak się ten film nazywał? No tutaj, no ta tutaj. I'm serious. Gentleman? Był to nowy film Guya Ritchie. Tutaj wam napiszę, jak on się nazywał. Prześwietny. To jaka obsada! Tak się nazywał. The Gentleman. Ej, co tu ja mam? Skarpetkę ktoś zostawił. Czy oni nawet rękawiczkę dali? What the fuck? Na pewno z COVID-em. Dobrze, że to kupowane ponad rok temu. Oh no! That's so tiny, Kle! Chcesz płakać? Będzie cicho wyglądało. No, to zapakuj z powrotem. Oh no! That's even different than I thought it would be. Ja myślałam, że... Jestem bardzo rozczarowana, bo ja myślałam, że ja wzięłam półkę na ścianę, tak o, a to jest supek, ja tego nawet nie sprawdziłam, co mi przyszło. I co ja mam zrobić teraz z tym? Złożyć i zobaczymy? Why not? Nie wiem, mam, bo ja jestem pewna, widzisz, ja tutaj dawno temu zamawiałam, będę musiała poszukać tego ogłoszenia, tego zamówienia. Stojące będzie? No właśnie, stojące w słupku miało być na ścianie. To zawsze gdzieś możemy sadzić stojące w słupku, na schody albo coś. A ja chciałam właśnie, żeby to tutaj była taka galeria kwiatków. Będzie okay. Idzie mój kwiatuszek najpiękniejszy na świecie. I tutaj do tego mam... A co to za szufelki? What the fuck? Co mi przysłali to
Szczotki, grabki? Szoweł, grabki i... No to jest na ogród pewnie jakiś. Albo, no do niczek, żeby to robić chyba. Zobaczcie, jakie małe grabki. Ależ to jest urocze, jakie małe grabki. I takie, o, jeszcze łopatki. Zadzwonić się do Szona. Big bracket i do tego dajemy small bracket. Ale jak ja mogę zrobić sama? To się nie da zrobić samemu. Co to w ogóle jest za... No jak ja mam to zrobić sama? No jak? Powiedzcie mi, jak? To Radziu musi tutaj stać i pomagać. Radziu! O, muszę zadzwonić do kolegi. Weszło za pomocą tego. Nie potrzebuję twojej wkrętarki. Covida, omikrona. Kto ma Covida? Ona. Omikrona? No. Która nasza sąsiadka dała? Handy Andy? Tak, Handy Andy. Siedzi. Wiesz co robi? Ty, no co jest całe, to jest nie ten. Siedzi na płocie i ten. Co jest białe. No nie jest równo, no co mam zrobić z tym? A ty dobrą śrubkę wpychasz? A co ma teraz do różnicy śrubka, jak to jest źle dziurka wywiercona? O, a tu jest źle, a tu jest z kolei za wysoko, to trzeba odkręcić. W tym robiłam, bo twoja wkrętarka nie wkręcała. Bo moja wkrętarka jest do Philipsa śrubek, a nie do imbusów. Powiedziałam ci, że chcę imbusa. Czy nie powiedziałam ci tak? Nie. Pytałeś się mnie, co ci dać i co, przewróciłeś tą drugą stronę? Nie. No to musisz drugą obrócić, bo no co ty teraz robisz? To nie ma znaczenia, bo i tak jest krzywy, i tak jest krzywy. Jezus, mała półka, jak zwykle tyle problemów. No kupujesz jakieś gówna bez... Najgorsze, że to tak dawno temu kupiłam, a ja byłam przekonana, że to było tak, o. Ja sprawdzę tego Amazona i to zaraz, teraz jego sprawdzę. Ja to kupiłam rok temu albo dwa lata temu, Beba. Tak, ale dobrze się czuję, widzę. Wiem, że dobrze przychodzi jak zwykłe przeziębienie. No to super. Super. Siedzi na płocie. Mamy taką sąsiadkę, która jest taka handy andy, jak to się tutaj mówi. Ona robi wszystko sama, nie? Nasz sąsiad ten tutaj z boku wyrzucał kamienie, ona je wszystkie przyjęła, zrobiła podjazd. Ona zrobiła podjazd, zrobiła płot z palet. Jest świetna. Ej, no tak, ja taką kupiłam. W marcu, rok czasu, faktycznie taką, a ja chciałam inną. Patrzcie, tak to powinno wyglądać. O. Lowlands. Nie pracujesz jeszcze. Tak to powinno wyglądać, zobaczymy jak będzie wyglądało. Krzywe. No zobacz, że to nie jest w ogóle adekwatne do dziurek. Nie jest adekwatne do dziurek. Co, miziaczku? Ja przed Boże. Mokro i zimno, tak? Moja przybłęda kochana. Myślę, mamy 10 lat. W szoku jestem. A miała wtedy, jak ją przygarnęliśmy, weterynarz mówił, że jest papi, a ona papisem na pewno nie była, bo ona już miała dorosłe łapy i ja myślę, że miała półtora roku, dwa lata, także ma co najmniej 12 lat moja perełka. Mówiłam, że zrobię, ale jak tak bardzo chcesz, no to... Tak, aha. Już ja cię znam, cwaniaczku. Co ty tu rozwalasz? Co? Ładna i będzie, co? Czy nie? Ładna, to może z drugiej strony będzie pasowała. Masz obrazek, Beba. Ja wiem, że mam obrazek, ale w tą stronę. W tą stronę. No przecież to widać, to estetycznie robi sens. Coś źle zrobiłeś? Coś źle złożyłeś, myślisz? Luna, zaję. Co? Beba, wyciągnij szubkę z gęby. Tu jest dziurka, coś źle zrobiłeś. Czy ty to zrobiłeś teraz? To są dziurki z dwóch stron, Beba. Co ty mi nie wierzysz? Pokaż. Pokaż na obrazek. O Jezu, patrzyłem na obrazek. Co ty? Ja nie lubię, jak ty się mi tak wtrącasz. Ale to ja wkręcałam i ty przyszedłeś i się wtrąciłeś. Idź mi stąd.
Idź tu. Twoje miejsce. A ogólnie to, moi drodzy, jest styczeń, no jak wiem, jest styczeń i jest nowa oferta na Thermomixa. Także wam tutaj ją szybko sprzedam, bo wiecie, że ja też sprzedaję Thermomixa i zajmuję się tym. Mogę pozwolić, że kamera zabiera swojego fachowego montażu? Pozwolę, zabieraj się. Teraz kupując Thermomixa, normalnie Thermomix przechodzi z dwuletnią gwarancją. Teraz w styczniu jest oferta, że za dodatkowe 49 zł można dokupić kolejne 3 lata gwarancji. Także super to jest moim zdaniem. Co prawda ja mam swojego 2 lata i nic się z nim nie dzieje, ale wiecie, zawsze dobrze mieć 5 lat gwarancji. 49 funtów to nie jest w ogóle jakiś wielki koszt i to jest do nabycia za 49 funtów zamiast za 149 funtów, także to jest obniżka 100 funtów. Dodatkowo, jeśli sobie zrobicie ze mną pokaz i zaprosicie na ten pokaz, wiecie, taki online, 3 osoby, to sobie możecie wybrać albo naczynie kamienkowe, te naczynia są świetne, takie duże kamienkowe, albo takie małe słoiczki do robienia jogurtów w Thermomixie też. Także zapraszam was serdecznie, moi drodzy, do kontaktu, jeśli chcecie wiedzieć więcej informacji, to dajcie znać. Raty jak zawsze dostępne na 36, 24 i 12 miesięcy. Pierwsza rata schodzi dopiero po 4 do 6 tygodni, także przez miesiąc czasu sobie gotujecie, za to nie płacicie, a mało tego, ja to wszystkim powtarzam i nie każdy przedstawiciel wam to powie. Jeżeli po 14 dniach zdecydujecie, że nie jest to dla was, moi drodzy, to możecie go oddać zupełnie za darmo. Ani wam nie zejdzie, ani pierwsza rata, nie płacicie za kuriera, bo kurier przyjeżdża i to odbiera. Ale mówię wam od razu z ręką na sercu, że nikt jeszcze nie oddał. Także zapraszam, moi drodzy. Aha, i Cookidoo jak zawsze przy zakupie jest na 7 miesięcy za darmo. Potem jest koszt 32 funty, ale słyszałam, że w tym roku ma podrożeć do 40 funtów rocznie. Jeszcze nie wiem od kiedy, ale mi się wydaje nawet tak, że 40 funtów na 12 miesięcy to jest nic. Za tyle wspaniałych przepisów to jest nic. Ja mogę polecić. No to, że ty możesz polecić, to każdy wie. Ale to, że nie chciałeś przez tyle lat, to też każdy wie. Przepraszam cię jeszcze raz, kochanie, za to. Mówiłem ci już to milion razy. Przepraszam, że ci nie pozwoliłem tego kupić. Superdarka, bo myślałem, że... Superdarka. Ale wiesz, wiecie co, ostatnio właśnie byliśmy też u znajomych, u Jelonków i Konrad właśnie tak samo mówił, że też był przeciwny, absolutnie, nie dam takiej kasy, absolutnie, 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 a teraz mówi, że jest świetny, także... Nie ma dla mnie nic lepszego, niż jak słucham od osób, które u mnie kupiły, że są zadowolone. No nie ma dla mnie po prostu nic lepszego. To jest dla mnie komplement, wiecie. Ja myślałem, że będzie lepsze, że mąż ci powie, że kochanie, że bardzo dobrze, że kupiłaś. Ale to nie ty wydałeś pieniądze, tylko ja. Oj, twoje, moje znowu. Ale to jest naprawdę fajne, bo ja tak trochę tutaj wystawiam swoją głowę na pionek. Wiesz, o co chodzi? Tak, ja z restauracją tą pierwszą, którą... Pojedziecie i będziecie zadowoleni? Tak, tak jak się z restauracją. To jest trochę takie wystawienie głowy na pionek, ale naprawdę uwierzcie mi, uwierzcie. To jest, kochani, to jest badziew. Przepraszam cię bardzo, ale kupiłaś badziew. To szafeczka? Tak, to, zobacz, to już się rozchodzi. Co się rozchodzi? Nic się nie rozchodzi. No zobacz. Bo tak mocno wkręcasz. Nie wkręciłem wcale jeszcze i już się rozchodzi. No jak nie wkręciłeś, jak już aż tu zrobiłeś dziurę? No tak, akurat nie, ale rozchodzą się. No bo tak mocno wkręciłeś, bebe, przyznaj się, no zobacz, przyznaj się. Nie jest skręcony nawet do końca. Bo stało w zimni przez 2 lata. No to moja wina? No ja nawet o tym nie wiedziałem. Przepraszam, nie chciałam ciebie... Ja nawet o tym nie wiedziałem, że to stoi. Wiedziałam, wiedział to, że to dawno skręca, bo ja lubię skręcać. Ty, nie, dobra ty. Tylko popsuć wszystko i... Potem na mnie. Ja wdzięczna. W ogóle jak gotujesz, to nie masz prawa wchodzić do salonu. Nie słyszę! Jak gotujesz, to gotuj, a nie po salonach mi tu chodzisz. Oj tam, jak to się mówi u nas w Polsce. Co? Brak kulaku. Czujesz, że to będzie na dworze stało. Na dworze. To dopiero będzie się... Bo zawsze mówię, że na dworze dupa może. A to... Przy oddawaniu gazów cieplarnianych. Lunia, ty się boisz znowu, bo coś nowego jest, tak? Chodź, zobacz. Chodź, powąchaj. Co to jest? Co to jest? No powąchaj. Boisz się bułeczki. Boisz się bułeczki. Boisz się bułeczki. Moje perełko, kochana. Widzicie, co wczoraj wieczorem ją musiałam na fotel podsadzać, bo biedna nie potrafiła wejść. Pamiętasz, co ci cały czas mówiłam, że jak będziemy robili przedpokój, to tą szafkę zostawimy tylko jedną. Zrobimy. Buty? Tak. Że przebierzemy tylko te buty, w których chodziłem. Masz 30 par butów tam i ja też, a chodzisz w dwóch. I ja tak samo.
i że tutaj będzie ta półka, dlatego ja jej nie rozkładałam, ale ona miała być w poprzek, miała być tak kilka półek. I taki był plan. No to ja bym odeszła tu do Amazona powiedzieć, że no kupiłam tą półkę, widziałam, że jest pionowa, ale ja chciałam poziomą. Ale kupiła pani pionową, ale ja chciałam poziomą. Ale kupiła pani rok temu, no ale ja chcę. Myślisz, że oddać okazję? Na pewno, z pewnością. Dobra, idę kończyć obiad. Robicie przepyszny sos pieczarkowy, najlepszy z Thermomixem, jest co? Ten pieczarkowy. Tak, jest. To możesz iść zrobić już ziemniaki, czy są już dobre, pognieść. Nie mogę, ty musisz pognieść. Musisz pognieść, przynieść i podać. I pozmywać. Tak? Jak się gotuje, to się... Widzicie, ja jaka słuszka? Słuszka. Posprzątałem kuchnię w rano? A ja nie posprzątałam, nie ściągnęłam choinki, nie posprzątałam całego domu? Kuchni nie. Kuchni prawie. No a ja skończyłem, więc proszę... Już. Proszę nie. A kto pobił szklankę? A kto mi ją tu postawił? Kto mi zabrał tą półkę stąd i wsadził kratki? Szklanka za 30 funtów. Z Christi z Hruntów. Za darmo dostałaś. O, jak ty teraz całkiem inaczej śmiesz, a dopiero co płakałeś, to tak ci przykro było. Nie, przykro mi było, że nie wiedziałem, co się stało, że mówię, nie. Ale mam, huknęła. Tak huknęła ta szklanka. Nie mam uchwytu w ręce, czy co się stało, nie miałem pojęcia, co się stało, a tam pilot od lampków sobie leżał. Lampków? Tak. Proszę bardzo, ziemniaczki, sosik, ogóreczek, czego chcieli więcej, będzie pyszne. A, ładnie to wygląda w sumie, zobaczcie, tylko nie mam teraz kwiatków tutaj, żeby poustawiać. Fajnie, no zobaczymy jak to się utrzyma, no bo te deseczki, jak widzieliście, poszły, ale podoba mnie się. Oj, powrót do przyziemnych czynności, składanie prania. I jakieś tam inne pierdołki, ale nie szkodzi, spoko. Chcę przejrzeć znowu wszystkie swoje rzeczy, powystawiać to, co chcę na Vinted. Resztę jakieś tam inne pooddawać, także co? Bierzemy się za to. Zanim jednak pranie, to może na praniu, moi drodzy, otworzymy kalendarze adwentowe. Już widzę świeczki i w jednym, i w drugim. W John Lewis widzę dwa produkty. Mamy tutaj neon świeczkę, uwielbiam te ich świeczki, one są tak naturalne, organiczne, także zaraz Wam tutaj popatrzę. Także neon tutaj mamy Distress. Teraz mi się te dwa zapachy tutaj mieszają, a spoko, ale taki mocno ziołowy. I jak widać tutaj mamy lawendę, jaśmin i rozwód. A jako drugi produkt mamy tutaj Kate Somerville Exfoliate Cleanser. Czyli kolejny produkt z Kate Somerville, super, naprawdę. John Lewis w tym roku się na maksa popisał. Kalendarz powinien być moim zdaniem droższy. A w Cult Beauty mamy tutaj świeczkę. Były dwa okienka z... kilkoma produktami, z kolei 25 to jest jedna świeczka i to jest Loving i nie wiem w ogóle co to jest, Bella Froud, nie wiem, nie znam. Podoba mi się ten słoiczek, także z pewnością jak się wypali, on jest taki matowy, teraz tutaj nie zobaczycie, z pewnością jak się wypali, to sobie go zostawię na pędzle albo na coś takiego. I moi drodzy, koniec kalendarzy, powiem Wam, że trochę się czułam dziwnie otwierając je po świętach. Ale jestem na maksa zadowolona w tym roku z kalendarza, po prostu idealne. Do końca tego roku powinnam już wiedzieć, czy znowu je kupować, czy jeszcze sobie dać spokój, ale jeśli bym miała jakieś kupować, to tylko i wyłącznie znowu te dwa. Żadnego innego mi nie potrzeba. I to, moi drodzy, zajęło mi chwilę i to mi absolutnie żadnych problemów nie sprawia, żeby to wszystko poskładać. Co mi sprawia problem, to wyniesienie tego na górę. Jak jestem sama, jak jest Radosław, to jego proszę, ja biorę w ręce, pod brodę, aż wiecie, i lecę. On bierze tyle samo i naraz zaniesiemy. No ale tak, no to ja będę latała z 2-3 razy. Tutaj, moi drodzy, też sobie przeniosłam z praniem ten Lenor taki, wiecie, to jest do suszarki. I będę go wkładała do szuflady, do Radosława, tutaj. Włożymy do bluz, to włożę jakieś dwie, mamy też takie niebieskie, ale pierwszy zużyję te różowe, one są kwiatowe, takie spoko, jakby po prostu Lenor pachniał, także nie to, że babskie albo męskie, ale niech sobie tak tutaj poleżą gdzieś z boku, włożę dwie, także włożę dwie bluzy, tak jak mówię, i włożę też tutaj mu w koszulki jakieś, żeby po prostu ładnie pachniało. Kiedyś kupowałam takie specjalne granulki, wiecie, do szuflad, znaczy takie, wiecie, w woreczkach czy w czymś, a ja nie używam, wiecie, że nie używam płynów do prania, tylko i wyłącznie do, moi drodzy, do poduszek i kapi, do takich pierdół. Także coś takiego tutaj
dam, niech mu też ładnie pachnie. Moi drodzy, moi mili, jeszcze takie mini denko. Nie wiem, czy kojarzycie kosmetyki marki Philosophy i czy kojarzycie właśnie zapach Grace. Ogólnie Philosophy jest marką drogą. Grace amazing i po prostu żel pod prysznic, żel do kąpieli, żel do włosów, żel do wszystkiego. Ja używam jego tylko i wyłącznie jako żel pod prysznic i ten zapach mnie po prostu męczył. Wreszcie skończyłam, to jest takie maleńkie opakowanie, ale to jest tak wydajne, że nie macie pojęcia, także skończyłam. Super, cieszę się. No a drugie denko to jest Redken, moi drodzy, to jest szampon do włosów koloryzowanych i nie mogę niestety się na jego temat za bardzo wypowiedzieć. Czy przedłuża trwałość koloru na włosach? Nie jestem pewna, włosy mi rosną bardzo szybko, ja tego nie widziałam. Może wolniej się wypukiwały? Aczkolwiek teraz jak użyłam takich delikatnych, to wypukują się tak samo. Jedyne co, to pachnią bardzo fajnie, fryzjersko. I tak naprawdę tyle. Kąpałam się, zabrałam rzeczy zużyte, mogę je wyrzucić, mogę się z Wami pożegnać. Dziękuję. Do następnego razu. Buziaki. Pa, pa.